No dobra, mamy to. Jest czwartek rano, 12.412, wygląda to ok. I teraz słuchajcie, mam już nowy film, który edytowałem wczoraj, a dzisiaj jeszcze robiłem do niego ikonki. Nie, to była chyba ta albo wcześniejsza. W każdym razie film będzie o 17 dostępny. Obecnie jest dla wspierających. O 17 zmienimy status na dostępny. A to, co dzisiaj robimy, to jest wyprawa. I tu mam miejscówkę, którą znalazłem. Ona wygląda bardzo dobrze do latania, dlatego że na tą stronę blisko mamy piękne zakola i tutaj też mamy meandry. Obszar Natura 2000, Dolina Górnej Pilicy. Wow, ale droga, ja pierniczę. Mamy pół godziny jazdy, słuchajcie, spotykam się dzisiaj z fajnymi chłopakami, umówiłem się właściwie z trzema kolegami. Będzie naprawdę nieźle, bo jest mieszanka różnych takich temperamentów i różnych tutaj klimatów, ale też są oni, co ciekawe, twórcami YouTube'owymi, dwóch przynajmniej z nich, także mega ciekawa sprawa i sam jestem mocno podkręcony tą wizją, bo zwykle właśnie życie YouTubera jest takie, że bardzo dużo robi sam. Spotykam się dzisiaj z chłopakami, to jest bardzo fajny klimat i wspaniałe miejsce. Jest Paweł i dwóch Marcinów i znalazłem miejscówkę, która im się spodobała. Słuchajcie, nigdy tutaj nie byłem, ale wygląda naprawdę pięknie. Już bym spadł, w ogóle jak śledził mnie dron przed chwilą. Nie nagrałem tego, bo miałem dwie rzeczy do kontroli. Wpadłem w tej skarpy, bo się osypała. Przepięknie, jesteśmy nad Pilicą. Fantastyczna rzeka i genialne klimaty, szczególnie z powietrza. Marcin ma bardzo sprytne studio tutaj, live'a. Jest niesamowity, człowiek orkiestra, słuchajcie. Mikrofon Boya, krawatowy. Tutaj dwa telefony, jeszcze ma hotspot i Mavic. Jest naprawdę mega chłopak utalentowany. Bardzo mi się to u niego podoba. Marcin ma tutaj swój styl i to studio jego i kanał w ogóle jest bardzo specyficzne. Bardzo mi się podoba, bo robi live'y tak jak lata, tak od razu jedzie w eter. Nie przygotowuje za dużo i są mega spontaniczne. Z parkiem to przelatałeś tych lotów chyba z 1000, nie? 700, no 750 cykli. Teraz trochę wiatr się zerwał, takie prognozy były, ale chłopaki sobie dobrze radzą. Marcin naprawdę ma wyczucie niezłe, bo on jest taki spokojny, ale umiejętności naprawdę ma mega i to widać, że panuje nad tym. Drugi Marcin też ma umiejętności i to wszelakie, więc jest nieźle. Jest z nami też Paweł, za chwilę będziemy latali Maviciem 1, tak? Marcin przeprowadził już transmisję. Nie wyszła dał ta rady transmisja? Nie poszła. No jak nie? Dwa razy zasięgu. Prowadził, ale nie dał rady. Nie ma zasięgu tutaj, bo jesteśmy faktycznie w takim miejscu, które jest oddalone trochę od cywilizacji, ale bardzo ładne. Rzadko wypuszczam się w takie regiony, dlatego po drodze zatrzymujemy się jeszcze na jednej miejscówce. To jest wypożyczalnia kajaków w Maluszynie. Spojrzałem na mapę specjalnie rzeki. Począwszy od Tomaszowa tutaj jest ujęta, Sulejowski Park Krajobrazowy, Sulejów. I mamy niżej. Dzisiaj byliśmy w przedpolu właśnie, a teraz jesteśmy w okolicach tych tutaj. Ale to jest ładnie, teren opada w dół i takie bardzo stare drzewa. Jesteśmy znowu nad wodą. Tym razem mamy fantastyczne warunki
Słońce jest rewelacyjne. To jest jakaś tablica unijna. Ja nie wiem, czy oni coś zrobili lepiej i którędy się wchodzi z tymi kajakami, czy tędy, czy tam dalej. Może tutaj usypali po prostu taką skarpę. Słuchajcie, dzięki serdeczne za oglądanie. Bardzo fajne spotkanie, fajne miejsce i super, tylko więcej takich. Pozdrawiam serdecznie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!